Leżę na Siri, czyli ostatni akt w grze dosłownie, moi drodzy. To są już ostatnie poziomy, które nam tutaj będą towarzyszyły. 17 monet mamy tutaj tylko do zebrania. Powiem wam szczerze tak, może spróbujemy zrobić sobie ten poziom. Aczkolwiek nie chcę nic obiecywać, bo jeżeli nie uda nam się przejść tego poziomu, to byśmy sobie go zostawili na kiedy indziej już. Jutro bym chyba nawet zabrał się za nagrywki jeszcze raz Alladyna. W sensie jeszcze raz dalej bym po prostu ogarnął sobie nagrywki z Alladyna. Bo to już nam tylko dwa poziomy zostaną do końca gry, z tego co się orientuję. Znaczy z tego co się orientuję, no tak, no bo sobie zrobiłem krótki zwiastun tego co mnie jeszcze czeka. No i z tych poziomów w Leżę na Siri będzie jeszcze, no nie wiem, jeden poziom i potem final boss. I tyle. I tyle, nic więcej. A więc, dobra, może spróbujmy sobie jeszcze przejść ten poziom, a najwyżej sobie po prostu potem już daruję i drugi poziom zostawię sobie na jutro. Bo naprawdę, nic na siłę, a przyznam szczerze, że im dalej wlazł, im dalej gram w Alladyna, tym coraz więcej, mimo że bardzo lubię tę grę, to coraz bardziej mam tej gry serdecznie dosyć. Jest ona bardzo trudna, w szczególności końcówka tej gry jest bardzo wyczerpująca i szczerze powiedziawszy, niektórzy przeciwnicy to nie wiem w ogóle skąd się urwali, ale naprawdę, no jest masakra po prostu. No dobra, wracając do tematu, trochę tych cięć będzie, jeżeli chodzi o ten odcinek, znaczy o te odcinki. No, powiem szczerze, że tak jak mój serdeczny przyjaciel YouTube'owy Sebulba miał dosyć w pewnym momencie Harry'ego Pottera i ogólnie Harry'ch Potterów, tak ja w tym momencie również mam powoli dosyć Alladyna i mimo, że bardzo lubię tę grę i jest ona naprawdę świetną produkcją, to poziom trudności potrafi człowieka w pewnym momencie wykończyć i no po prostu jest później, no gierka staje się coraz trudniejsza i człowiekowi już się potem, no nie chce babrać, że tak powiem, milion razy z jednym poziomem. No właśnie, to są właśnie te problemy, o których ja niejednokrotnie mówiłem, że czasami Alladyn po prostu nie reaguje na komendę, jak już reaguje, to z takim bardzo wielkim nie chce mi się. No i widzicie, już połowę życia straciłem tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ Alladyn miał skoczyć, a nie skoczył. Na szczęście tam jest napój Gina, ale wiecie, no o co chodzi. To jest trochę mega irytujące i demotywujące, jak się coś takiego dzieje. Dobra, zaszliśmy sobie tutaj, dlatego że tu jeszcze mamy coś do zrobienia. Przede wszystkim skosztowanie napoju Gina. I dostanie się do Red Gema, który tutaj się świeci i czeka na nas. Mamy 3, dobra, elegancko. To powinno nam dosyć szybko pójść. Mam nadzieję, że żadnej monety nie ominąłem, chociaż patrząc na długość tego poziomu pod względem monet. No właśnie, elegancko, dobra. Mamy jedno życie. Mamy jedno życie. Życie jak w Madrycie. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że teraz już w miarę się to poukłada i nie zginę w jakiś beznadziejny sposób. Na szczęście chyba szczęście się... Na szczęście... No, jednak nie do końca. Szczęście się jednak do mnie nie uśmiecha, bo mogło być lepiej. A wychodzi jak zwykle zresztą. Tak więc, okej. Już jestem przyzwyczajony do tego, że gra lubi mi uprzykrzać życie. Ale to już niedużo naprawdę zostało, no maksymalnie to dwa poziomy i mamy już koniec tej gierki i będziemy mogli za inne gry się zabierać. Z jednej strony się cieszę, bo jestem jednym znowu z pierwszych Polaków, który zabiera się za Alladyna i faktycznie let's playa kasować nie będzie, no bo pamiętam, że ktoś robił już kiedyś Alladyna na polskiej tubce. Była taka dziewczyna, która robiła Alladyna i chyba był jakiś chłopak, o serię odcinkową robili. Ale no obecnie nie mogę tego znaleźć, więc prawdopodobnie let's play został prawdopodobnie skasowany. Lub po prostu kanały zostały pokasowane i teraz już jakby dowodów nie ma na to, że był jakiś let's play. Cóż za nieszczęście, że tak powiem.
Co tu mamy? To są jakieś kryształki, którymi możemy rzucać coś takiego? Nie wiem, jakieś cztery mamy tutaj kryształy, nie rozumiem, o co z tym chodzi. Zero życia, ja pierdzielę, jaki to jest marny wynik. Żenada to jest. 17? Tak jest, mamy wszystkie te monety. Dobra, tu mamy ogarnięte. Tu mamy węża. O kurde, wąż. O kurde, wąż. Wąż rzeczny, niedorzeczny. O jejku. Dobra. Ha! Można go tym podpalić. Dobrze. Podoba mi się to. Okej. Teraz elegancko skaczemy sobie. Trzeba synchronizować skoki, ponieważ może to się źle skończyć. Elegancko tam. Czy... Kurde, nie. Okej, jesteśmy z powrotem za 25 razem. No może nie bez przesady, ale kurde, naprawdę powiem wam, że nie mogę normalnie patrzeć na te sekwencje, mimo że poziom graficznie, jak i soundtrackowo naprawdę fajnie się prezentuje, to jednak wyczerpujący jest i to bardzo. Zresztą tutaj mieliśmy, jak widzieliście przed chwilą, skały, które zapadały się pod ciężarem stóp Ala, jakkolwiek to nie brzmi. No, świetnie, świetnie, no, elegancko, fajnie. Mamy drugi klejnot, red gem, drugi czerwony klejnot. Tu mamy jakieś półki na książki, ale w ogóle nie rozumiem, po co to jest. Trochę takie, co autor miał na myśli, szczerze powiedziawszy, wstawiając coś takiego. Ale dobra, tu na razie nic nie mamy, możemy gnać dalej do przodu i znowu to samo. Ale nie, no tak szczerze, to jest dobrze, że w sumie gra pod koniec jest taka trudna, ale z drugiej strony jednak jest to troszkę denerwujące, nie powiem, że nie. I teraz pytanie, co ja mam tu zrobić? Próbujmy tam wskoczyć. O, widzicie, można, można. Zresztą posłuchajcie sobie w ogóle tego soundtracku, bo tak jak mówiłem, ogólnie soundtrack w tej gierce jest epicki. O! O! Patrzcie, co tu mamy. Jest Genie Token i ostatni Red Gem. Ja pierdzielę, masakra. I co to nam dało? Bo nie zauważyłem. Mamy ogólnie wszystko, pełne 100%, tylko do tego poprzedniego poziomu trzeba będzie wrócić. Ale tak, to jesteśmy kurde bezpieczni. Jezus Maria, jaka ulga. Dobra, wróciliśmy i tu mamy teraz jakieś przejście. Oczywiście to są zapadające się za sobą te, bo jak żeby inaczej. Aha, tu mamy dalej, jeszcze wyżej przejście. Co, kolejny checkpoint? Po co? O, kolejne stalaktyty, czy whatever, co to kurde jest. Nawet ja tego nie wiem. O, zapadające się znowu jakieś kurde platformy. Kamienne zresztą. Jak zresztą można zauważyć. Nie powtarzaj jednego słowa, pomidor, bo to jest żałosne. Wiecie, co mnie... Wiecie, co mnie nieziemsko denerwuje, jeżeli chodzi o Aladdina? To, że on jest taki, kurde, ślizgający się bardzo, jeżeli chodzi o te platformy. Czasami jest tak, że wciśniesz X i on ci skoczy, a czasami wygląda to właśnie coś takiego, że on se po prostu idzie. No, w końcu się udało, doszliśmy dalej. Jezu, kolejny checkpoint, znowu to samo. Czy twórcom naprawdę się już tak totalnie nudzi w tej gierce? Serio, bo mnie to już przestaje jakkolwiek bawić. To jest fajne na początku, ale potem zaczyna człowieka denerwować.
O, dobra, dostaliśmy się jakoś. Dziękuję. W końcu. W końcu żeśmy przeszli ten zasrany poziom. Ale zobaczmy, co będziemy mieli. Okej. Co to będzie teraz? A, to, dobra. Dzięki. Zasłużony mój Blue Genie Gem, 19 zresztą z 20 chyba normalnie w grze możliwych, coś takiego. Tak więc to już chyba był nasz przedostatni Blue Genie Gem do zebrania, tak więc elegancko. Ładnie nam idzie w tej gierce. Nasira's Lair, level 2. To jest chyba już normalnie ostatni poziom platformowy. Ale my go sobie zostawimy już na następny raz, ponieważ mam dosyć po prostu tej gry na dzisiaj. Nagrałem kontynuację poprzedniej sesji, w której przeszedłem w sumie 3 poziomy, bo do jednego wróciłem, a przeszedłem w zasadzie bo konfrontację z bossem. Teraz leżę na Siry level 1 oraz jeszcze przechodziłem tamten poziom, ten w piramidzie, znaczy nie piramidzie, Boże. No wiecie, ten na początku, gdzie ja tam się tłukłem z tymi kurde, widzicie, ja już nawet nie pamiętam, mi się język plącze, to już wypadało kończyć tą sesję. Dobra. Ja kończę, lecę dalej coś porabiać. Jutro prawdopodobnie już tę gierkę skończymy, tak więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby zapraszam gorąco do asocjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, ponieważ tam często daję powiadomienia o filmach, które publikuję ostatnimi czasy, no i w zasadzie cały czas publikuję, bo czasami YouTube nie daje powiadomień. I my widzimy się w ostatnich już potyczkach z Aladdinem i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!